Witam Państwa na kolejnym odcinku Niebocentryzmu. Dzisiaj się zajmiemy refrakcją. No, przecież mógłby ktoś powiedzieć, no przecież temat jakby został rozstrzygnięty w poprzednim odcinku. Oczywiście, jednakże dla zajęcia się optyką, żeby ją wyklepać do końca, na taką blaszkę, czyli wszystko po prostu w tej kwestii rozgryźć, gdzie jest blef, a gdzie prawda, no to musimy się zająć właśnie tym pojęciem refrakcji. Tutaj część Państwa ma pewne kłopoty ze zrozumieniem, ponieważ no, znacie takie pojęcie ze szkoły, że w atmosferze to światło się tam tak załamuje do dołu. Nie? No, w porządku. I to jest takie bardzo utarte, bardzo silne. I teraz w tym momencie, kiedy sprzęt optyczny wyklucza tą kwestię tej refrakcji, czyli pokazuje fikcję tej refrakcji atmosferycznej, zwróćmy uwagę, że jest kilka refrakcji, ale właśnie mam na myśli tą atmosferyczną, inaczej mówiąc terrestryczną albo ziemską. To są trzy nazwy do jednej refrakcji, a więc to nie istnieje. To wyklucza sprzęt optyczny. Już mieliśmy to w NC17 poprzednio wykazane w sposób autorytatywny. Natomiast co my chcemy tutaj powiedzieć? Chcemy trochę się pośmiać, trochę będzie śmiechawy na ten temat właśnie, ale nie uprzedzam faktów, ale trochę się pośmiejemy, w jaki sposób ten blef refrakcyjny jest nauczany i jakie to ma skutki. I tu w sumie oprócz tego wstępu to będzie część graficzna, gdzie pokażę na przykładach no, takich dość konkretnych, można powiedzieć nawet naukowych, jak to wszystko wygląda i jaki to jest skutek. Mało tego, nawet zwrócimy uwagę na jedną stronę, z której akurat wziąłem tą grafikę, gdzie potwierdzimy ten promień przestrzenny na przykładzie Słońca, no, na przykładzie trzech Słońc. A więc będziemy mieli w pełni potwierdzone fotograficznie, jak wygląda promień świetlny, ten słynny kielich, jak on wychodzi ze Słońca, oświetla Ziemię. To już wcześniej tłumaczyłem, natomiast teraz zobaczymy to w formie fotografii, ponieważ no, taka się na tej stronie znalazła. Otóż, co chcę jeszcze powiedzieć? Chcę jeszcze podziękować wszystkim za komentarze, za wsparcie, za to, że się zajmujecie niebocentryzmem i tutaj mi kibicujecie. Ale nie o to chodzi. Ja chcę podziękować to podziękowanie Państwa, ponieważ no, co róż dostaję takie podziękowania, czy też w mailach, czy też na Facebooku, czy też jeszcze inne w komentarzach i tak dalej, to chcę zwrócić uwagę, że w sumie w badaniu niebocentryzmu to nie jestem sam. Tutaj jeszcze jest co najmniej dwóch współpracowników, jeżeli można tak to nazwać. I oni też drążą temat i właśnie to dzięki nim dużo spraw na przykład astronomicznych zostało rozgryzionych, ale to wszystko powiem odpowiednio w innych filmach. Dzisiaj będą też takie ciekawostki, nawet z dziedziny astronawigacji. One są też potrzebne nam właśnie, żeby zobaczyć, że no, jak to się tą fikcją refrakcji terrestrycznej manewrowało. O, w ten sposób. Znaczy tak, z jednej strony chcę podziękować, ale to podziękowanie też nie jest tylko z mojej strony, to podziękowanie jest też po prostu, należy się tym, którzy ze mną współpracują. To jest raz. Druga sprawa, jest szereg współpracowników takich niezależnych, którzy też zajmują się niebocentryzmem i na tyle, na ile jest to im dostępne, starają się gryźć temat. W ten sposób i dlatego ta strona internetowa, na którą się tutaj powoływałem na początku, ona zostanie zalinkowana i Państwo zobaczycie bardzo obszerny materiał fotograficzny. Co prawda jest ona po angielsku, ale nic nie szkodzi. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia, fotografie i tak dalej. Zresztą, słuchajcie, to jest blog na WordPressie, a więc zawsze można napisać komentarz. A więc to tyle. Teraz przechodzimy do grafik. Teraz jesteśmy już w części graficznej i co my chcemy tutaj powiedzieć? Tutaj ma właśnie fragment tej strony jest, o której mówiłem we wstępie i co tutaj, na co chciałem tylko zwrócić uwagę.
dlaczego w ogóle wykorzystałem tą grafikę. A więc popatrzmy, jak w sumie nas zawsze uczono w szkole, że właśnie ten promień się tutaj w takich różnych elementach zagina do dołu, nie? Kiedy tutaj tym laserem tutaj akurat świecimy, no to on się zagina, ale widzimy, jak po pewnym przerwie on się tutaj odgina w drugą stronę, nie? Kiedy ma taki ośrodek, powietrze. A więc no, tutaj pewna jest manipulacja z tym tak zwanym akwarium, czy też powiedzmy z takimi płytami szklanymi. Tutaj ja jeszcze Państwu powiem o pryzmacie w sumie, ale to będzie na innych filmach, chociaż już na niektórych pokazałem właśnie, jak wygląda przekręt z pryzmatem. To było na filmie o prędkości światła w kosmosie. O, chyba tam. Albo promień świetny w kosmosie, o tak. No, więc tam to właśnie wyjaśniłem, że to jest też, powiedzmy, kolejny przekręt. Natomiast tutaj chcę zwrócić uwagę na tą dolną część. To jest, mamy akwarium. I proszę zwrócić uwagę. Tutaj, jak laser nam świeci tak tutaj pod kątem od dołu, no to mamy załamanie światła. I w sumie ten rysunek jest dla nas tutaj najważniejszy, ponieważ to akwarium przyjmuje się za atmosferę. I w ten sposób, przez takie akwarium się pokazuje, że przecież światło biegnie do Ziemi w ten sposób. Czyli tak samo jak w tym akwarium. Jest jeden szczegół tutaj w tym. Bardzo istotne. No tutaj mamy trochę, wyjdzie nam trochę śmiechawy. Z tego powodu, czy to jest rzeczywistość. No tak powiedzmy, delikatnie zacznijmy. Czy to jest rzeczywistość? Czy my mieszkamy w basenie? No bo słuchajcie, popatrzeć można. Ale ten promień gdzie on się załamuje? W zasolonej wodzie. To możemy tutaj zadać pytanie. Jesteśmy rybki w akwarium? Ryby jesteśmy czy ludzie? Mamy co? Skrzela czy płuca? Zaraz zobaczymy to na następnej grafice, ale przyjrzyjmy się, gdzie my się znajdujemy. My na to patrzymy i każą nam w to wierzyć. To jest zabieg socjotechniczny. Czyli akwarium się pokazuje jako przykład załamania światła w atmosferze do Ziemi. Tak, oczywiście, do Ziemi jak najbardziej. To nam się tutaj pokazuje. Natomiast my mieliśmy w poprzednim odcinku zupełnie na odwrót. Pytanie, dlaczego? No bo trzeba ukryć fikcję refrakcji terrorystycznej, ziemskiej, atmosferycznej, zachodzącej w atmosferze. Tą fikcję trzeba ukryć, ale przede wszystkim, co tutaj jest najważniejsze? Trzeba ukryć siłę, która formuje i odgina ten promień na godzinie 12. To jest ten kielich na 12. Właśnie to trzeba ukryć. To jest najważniejsza kwestia. I tu właśnie takie przykłady, o, jak ten, to jest po prostu klasyka gatunku, to jest klasyka blefu. Z tym się fizyka styka, ściana autorytetów to powie, dzieci się nauczą w szkole. Przecież ja rozmawiałem ze znajomymi, no to oni przecież mają nie tyle, powiedzmy, ten basen, tylko, znaczy ten, to akwarium, tylko pryzmat. Oni bardzo dobrze wiedzieli, że właśnie pryzmat to jest to właśnie atmosfera, że to się promień tak właśnie załamuje. Ale to jest lipa. Przecież my nie jesteśmy zatopieni w szkle i nie znajdujemy się w basenie. No chyba, popatrzmy tutaj na ten szczegół. O, proszę bardzo, jesteśmy rybki w akwarium. Oczywiście zwolennicy blefu, czyli miłośnicy kłamstwa z Księgi Objawienia, no to akurat mogą sobie tutaj wyobrażać sobie, że są rybki w akwarium. Mało tego, nie są ludźmi, tylko są rybami. A co niektórzy intensywnie klikają z dna oceanu. Oczywiście to jest zasolona woda, a więc słuchajcie, to a więc tutaj można powiedzieć zupełnie tak dla śmiechu, że klikają z dna oceanu. Czyli to nie ludzie, to ryby. A może jakieś ryboludy? Kiedyś był taki film, science fiction, o ryboludach. Taki był jeden rybolud, nie? Wygląda jak człowiek, ale pływał pod wodą. I niby miał płuco skrzela, coś w tym stylu.
A, to już taka groteska, słuchajcie. No to ja tylko właśnie chciałem Państwu tutaj to powiedzieć, że na czym żeruje lipa refrakcyjna? Na tym, że my znajdujemy się poza akwarium. A tłumaczy się, że w akwarium, czyli w atmosferze, to jest taka per analogia, takie coś zachodzi. Niestety nie zachodzi. Tutaj mieliśmy poprzednio kwestię rozstrzygniętą raz na zawsze. A jeżeli ktoś chce wierzyć w te brednie refrakcyjne, no to proszę bardzo. Przykład rybek w akwarium jest rewelacyjny. Ale idziemy dalej, nie będziemy się tutaj tak skupiać na blefie, tym refrakcji. Czyli pamiętajmy, tutaj jest załamanie światła w zasolonej wodzie, jak najbardziej laserem. Jak najbardziej jest to refrakcja, tam w szkle mamy, tutaj nie ma problemu. Ale w atmosferze tego nie ma. I to jest najważniejsze, to, co chciałem Państwu powiedzieć. I to wszystko służy temu, żeby ukryć siłę, która formuje i odgina promień do góry. Teraz mamy tutaj zupełnie coś innego, czyli jeszcze to jest kolejny argument, tamten był z rybkami, a to jest argument, który też wymiata refrakcję. Nie tylko sprzęt optyczny wymiata, nie tylko akwarium, ale również astronawigacja. To jest grafika z Navipedii, gdzie jest pokazany taki jeden detal, bardzo ważny. Ja tu powiększę, żeby Państwo dobrze widzieli. No i co my tutaj mamy? Słuchajcie, jeden detal tutaj jest, który jest taki kluczowy. Proszę i ten kluczowy detal, on nam przyda się w następnej grafice. Proszę zwrócić uwagę, tutaj jest horyzont obserwatora na poziomie oczu. Widzimy? Bardzo ważny czynnik. Natomiast to czerwone to jest obliczeniowa refrakcja. Czyli jaki tu jest wniosek strategiczny? My refrakcji, my nie widzimy dzięki refrakcji, my ją obliczamy. Jeszcze raz powtórzę. My nie widzimy dzięki refrakcji, my ją obliczamy. To jest bardzo ważne. A horyzont obserwatora my widzimy, ale refrakcji nie widzimy. My ją musimy obliczyć, czyli fikcję, lipę obliczamy. No, od razu powstaje pytanie, no jak to statki pływały, nie? Zaraz do tego dojdziemy. Kiedyś mi zadano takie pytanie, no jakoś przecież te statki pływały, nie? Czyli jedziemy dalej, proszę bardzo. To jest książka z astronawigacji, którą kiedyś pokazywałem w NC12, we wstępie do optyki. Tutaj po lewej mamy urządzenie zwane sekstantem. W czasach, kiedy nie było GPS-ów, to było normalne wyposażenie statków handlowych, jachtów i tak dalej, i różnych okrętów. Na okrętach wojennych był radiosekstant, ale tu już oddzielna para kaloszy. Nie będziemy w to wchodzić, ale tutaj chodzi o ten sprzęt optyczny, bo cały czas tutaj klepiemy optykę. Otóż ten sekstant służył o pomiarze wysokości Słońca nad horyzontem. Tutaj mamy horyzont, o, proszę, nad horyzontem. Czyli mamy horyzont obserwatora, to jest ta linia, widzimy. I względem tej linii obserwatora ten kąt się mierzyło. To się mierzyło mniej więcej godzina 8 rano i 12. Tylko trzeba było między tymi odległościami mieć bardzo dobry chronometr, bo później obliczało się właśnie tą pozycję astronomiczną. No i teraz tak. Ja sobie tutaj już pozwoliłem narysować, dlaczego ten horyzont, właśnie ten punkt horyzontu jest w tym miejscu, dlaczego nie jest płaski. Ale głównie nie o to chodzi. Tą grafikę jeszcze wykorzystam, kiedy będzie kwestia horyzontu, ale tutaj mi chodzi tylko i wyłącznie o fikcję refrakcji. Czyli obserwacja jest niebocentryczna. Natomiast ustalenie pozycji jest heliocentryczne. Łapiemy? Tak to wygląda. Czyli z niebocentryzmu mamy odczyt, a później to trzeba przeliczyć, przerobić bardzo skomplikowanymi wzorami logarytmicznymi na pozycję astronomiczną na kuli. Czyli obserwacja wewnątrz kuli, a przeliczenie na zewnątrz kuli. No i teraz, jak te statki mogły tam, no jakoś tam pływały, nie? No kiedyś mi zadano takie pytanie, no jakoś tam pływały. No słuchajcie,
Jakoś pływały. Ale pytanie, dlaczego zrobiono GPS? Ponieważ to było zawsze obarczone gigantycznymi błędami i w miarę wzrostu natężenia ruchu statków na morzu dochodziło do tylu kolizji, mimo że były radary montowane już po wojnie na statkach handlowych, mimo bo była masa kolizji, statki praktycznie, jak były takie bardzo złe warunki pogodowe, to praktycznie lądowały na skałach, mieliznach i tak dalej, i system ponosił gigantyczne straty. Praktycznie to był wymóg towarzystw ubezpieczeniowych. To właśnie towarzystwa ubezpieczeniowe naciskały na to, żeby zrobić coś, żeby te wypadki nie powodowały gigantycznych strat wśród tych towarzystw ubezpieczeniowych, a one się znajdowały w Wielkiej Brytanii. Te kluczowe właśnie, te Lloydy i tak dalej, te inne po prostu towarzystwa. To wszystko było w Londynie i tutaj właśnie zadecydowano, że muszą coś wymyśleć takiego, które by zabezpieczyło do minimum skutki wypadków morskich, które były spowodowane awariami, błędami nawigacyjnymi. A więc to było to. Czyli tutaj, jeżeli chodzi z punktu widzenia refrakcji ziemskiej, no to widziało się jedno, a fikcję się obliczało. Czyli tak w rzeczywistości jest tutaj parę argumentów w tym filmie, gdzie coś takiego jak refrakcja ziemska, terrestryczna, ona nie istnieje. O, to chciałem Państwu powiedzieć, ale jeszcze dojdziemy, to jeszcze nie koniec filmu, jeszcze mam ciekawostkę. Tutaj mamy właśnie z tej strony grafika bardzo ładna. Proszę zwrócić uwagę, te trzy słońca tutaj, te trzy pierścienie. Co nam to przypomina? Już aparatem fotograficznym myśmy to robili. Szczególnie to. Tam już jest po godzinach i tak dalej, to się później rozchodzi. Z tego, co widzę tutaj na rysunku, znaczy na tym zdjęciu. Ale co chcę powiedzieć? Co nam to przypomina właśnie? Takie coś, to za chwilę zobaczymy. To już żeśmy przerobili. To jest tak zwany kielich. Proszę bardzo. Tylko w tym momencie my patrzymy na to z tej strony, tak? Dobrze? Z tej strony, tak. Proszę bardzo. Tylko my tutaj akurat mamy przed sobą, czyli jesteśmy tutaj. O. Czyli to fiksuje nam aparat fotograficzny, kamera optyczna na zoomie, a to mamy potwierdzenie fotograficzne właśnie takiego obiegu w atmosferze. Oczywiście słońce jest, wiecie gdzie? Tutaj. O, tu w tym miejscu. O, jak to obrócimy, to jak górę mamy taki lejek, taki kielich. To jest akurat świetne potwierdzenie fotograficzne tego, co zajmowaliśmy się tutaj aparatami i kamerami przez parę filmów. No, proszę bardzo. I to chciałem Państwu powiedzieć. A więc tutaj taka jest prawda. A następne filmy będę robił już trochę. To będą stare filmy, ale też będą tutaj pewne wstawki, bo musimy też powiedzieć sobie o Rolfie Keplerze, o tych początkowych filmach, które dotyczyły dnia, nocy i pór roku. To wszystko będzie już w następnych odcinkach. Jeszcze tak przewiduję co najmniej dwa odcinki na temat optyki i później już przejdziemy do kwestii wyjaśnieniowej i innych kwestii. To tyle miałbym dla Państwa. Dziękuję za uwagę.